czym jest centaur? To jest epoka? Nie, nie! Wiedziałam, że tak będzie! Cześć, z tej strony Adam Drzewicki. Zapraszam na specjalny odcinek z Dawidem z kanału Yahoo Produkcja. Cześć Adam, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj sprawdzimy wiedzę humanistyczną Polaków. Zaczynamy! A tutaj... Jan Paweł II, Karol Wojtyła. Tak jest, bardzo dobrze. Churchill? To nie jest Narutowicz? Nie. Nie? Kurczę, jakim jest ten pan? Nie kojarzę. Dobre pytanie. Nie wiem, dlaczego on mi Kaczyńskiego przypomina w jakimś aspekcie. Ja też nie wiem. Po której stronie Amerykanie walczyli w bitwie pod Wiedniem? Amerykanie nie walczyli w bitwie pod Wiedniem. Dlaczego? Po co? Przecież to było w 1683 roku, nie było jeszcze Stanów Zjednoczonych. Bardzo dobrze, super, rewelacja. Powiedział, że austriacki. No to po północnej stronie. To był konflikt pomiędzy Turcją a Europą. No to po europejskiej. Nie walczyli w bitwie pod Wiedniem. Dlaczego? To było przed Kolumbem. Czemu historyczne pytanie? Nic nie umiem z historii. Nic? Nic. 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 Amerykańskiej? Po naszej czy po osmańskiej? Mam nadzieję, że po naszej. Po naszej. Po stronie aliantów, można tak powiedzieć. To bym powiedziała, że po stronie europejskiej. Ja też chyba. Kim był ten pan? Mikołaj Kopernik, polski astronom. Astronom. Z czego zasłynął? Z dzieła pod tytułem O obrocie sfer niebieskich. Okej, okay, super. To jest Kopernik, w momencie kiedy rozkminił, że Ziemia nie jest płaska, ale nie miał racji oczywiście. Jasne. Dobra. Powiedział, że to Słońce krąży wokół Ziemi, tak? Z czego zasłynął? Że ruszył Ziemię, a zastopował Księżyc. Dobra, zastopował Księżyc. Tak. Z ilu słów składa się wyrażenie na co dzień? Dwóch. Mhm. A jak uważasz? Z trzech. Okej, okay. Jak to jest, jak to wygląda? Na co i dzień. Super, pięknie. Tak, dokładnie o to chodziło. Z dwóch, na i co dzień. Nie, nie jednego, na co dzień. Na co dzień pisane razem. Tak. Na co dzień, dwóch. Okej, okay. A ty jak sądzisz? Z dwóch. Z dwóch. Z ilu słów na co dzień? N, A, C, O, D. Z słów, nie liter. Słów. A słów? Słów. Na co dzień z dwóch. Panie raperze, z trzech. Dwa. A policz na głośno? Na co dzień. Kto jest autorem słów do hymnu Polski? Józef Wybicki oczywiście. Tak jest, bardzo dobrze. A melodii nie wiadomo. Dokładnie. Nie, to poprzedzając była... pytanie. Nie było tego pytania, ale bardzo dobrze, ale dobrze to powiedziałeś. Józef? Piesecki. Dąbrowski. Jak miał na imię? Henry? Henryk? Henryk Dąbrowski. Nie. No nie, nie. Roman Dmowski. Do hymnu Polski. Autor nieznany? No Mazurek Dąbrowskiego, tak? Czyli pewnie Dąbrowski. Józef? Chyba Paderewski. Dąbrowski? To jest nie. Marsz Dąbrowski, tak. Ale nie. Ale jest coś takiego. Jest coś takiego, jest coś takiego. Nie jestem patriotką w tym momencie. Znaczy jestem, ale... Jesteś? Józef? Piłsudski. Nie. Henryk Sienkiewicz? Nie. Czym jest centaur? Centaur? To jest, jak wiemy wszyscy dobrze, to jest połączenie człowieka i konia. Super, super odpowiedź. A z czym to jest związane? W sensie, skąd to się wywodzi? Myślę, że z mitologią. Super. Oj, to jest historia, prawda? Nie, to jest mitologia. Czym jest centaur? To jest epoka? Nie, nie! Wiedziałam, że tak będzie! Centaur to jest potwór z mitologii greckiej, który jest pół człowiekiem, pół wiekiem. To był pół człowiek, pół... Pies, nie. Większy nie. Pies. Taki... Większy pies, na którym możesz jeździć. Smok. Smok? Co? To jest pół człowiek, pół... No pół człowiek, pół nie wiem. No nie byk. Blisko byka. Blisko byka, ale nie krowa na pewno, bo nie. Cycków nie miał, czy tam jak to tam u krowy się cycki nazywały. Kto powiedział i ty Brutusie przeciwko mnie? Juliusz Cezar w 44 roku przed naszą erą. I powiedział to w trakcie gdy? Brutus go zabił. Tak? W jaki sposób? Nożem, ugodził go. Nożem. I stąd mamy... W serce ponoć. Sałatkę z sosem Cezar, nie? A dlaczego wypowiedział te słowa? No bo jego syn go zdradził. A to nie był ten, kto był w więzieniu i później się zmienił osobowość w więzieniu, bo został objawiony przez Boga.
bo go zasztyletowali jednym z nich, był Brutus. I on był dla niego jego? Synem. Jakiś pisarz pewnie. I o czym on pisał? No Brutusie. Ktoś, kto podpadł cesarzowi. Jakiś Polak pewnie. Nie bardzo, ale w innym kierunku bardziej. To jest postać historyczna. Ale był Polakiem. Co oznacza francuski pisany przez S, a co oznacza francuski pisany przez Z? Francuski to jest przymiotnik, a francuski to są obywatelki Francji, kobiety. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Francuski, czyli coś zrobione przez Francuza? Jak mówimy o języku to Z, a jako przymiotniku to S. Przez Z. No to, że coś z Francji raczej chyba. Coś jest z Francji, coś albo nawet ktoś konkretny. Ktoś, tak. Kto? Obywatel. A dokładnie jaki obywatel? Francuz. A albo... jakiej płci obywatel? A, męski. Francuski przez Z to jest francuski samochód. Że przez Z? Tak. S użyłbym, nie wiem, może w formie grzecznościowej. A czy wiesz, kto skomponował Ferdydulkę? To nie kompozytor, tylko autor. Okej. Gombrowicz. Super! Jan Bachowicz. Francuz jakiś? Czy mi się wydaje? Dąbrowski. Ale Ferdydurka to była książka. Tak jest, bardzo dobrze, nie da się nabrać. Kogo? Czkawka! Przypomniało mi się nagle. Czkawka. Czkawka. Tak miał nazwisko. Masz na myśli Kawka? Kawka, ja pierd... Naprawdę powiedziałem... Zamiast Kawka, Czkawka. Kto skomponował Ferdydurkę? Ferdydurkę Bolesław Prus. To on właśnie. Nie? To nie był Ferdydurka? Dlaczego malarze, gdy malują swoje obrazy, to bardzo często odchodzą od nich i robią taki symbol kciuka? Żeby sprawdzić perspektywę. Super. Koordynacja ruchów? Ma tutaj związek jakiś? Nie. Może skończył? Żeby jakby było wszystko takie równe, proste, tak? Nie wiem. Żeby znaleźć środek? Nie wiem, zaczynam malować obraz. A żeby dobrze pomalował, o, będzie, tu będzie zajebisty obraz, o. Tak? Nie. Tak, żeby zorientować się, w którą stronę wieje wiatr. Nie? Skauci tak robią. Ale to jest malarz. A co przedstawia to zdjęcie? To w Watykanie jest. Wiem, na suficie. Mhm. I tak, oczywiście to stworzenie Adama przedstawia przez Boga. Tak jest. I kto to stworzył to dzieło? Michał Anioł. Bardzo dobrze. To jest... A kim jest ten facet? To jestem ja, mój imiennik. To jesteś ty. No i teraz się wydało. No nie stałem w takiej sytuacji. To jest Michał Anioł i to jest Niebowstąpienie. I okay. Mam takie samo z moim psem. W Niebowstąpienie? Tak, no zamieniłem tego chłopa na psa. A może? To jestem ja. Tak. Serio? Serio? Jak masz na imię? No właśnie. Czekaj, Jakub? Nie Jakub. On malował wiele obrazów. On był we Francji chyba. Coś tam, Piotr? Nie wiem, jak on się nazywał. Anioł? Piotr Anioł chyba. Nie Anioł. Nie, Archanioł, jak on się nazywał. Kto to zrobił, tak? Tak. Da Vinci. I co to może symbolizować? Cienka granica jest, ale się da, tak? Kim był Gombrowicz? No to już było, pisarzem. To już było, tak jest. Jakimś politykiem. Coś robił władzy polskiej, tak? Gombrowicz. Generałem? Gombrowicz brzmi trochę jakby był politykiem jakimś. Jakie dwa kraje połączyła Unia Lubelska? Polska i Litwa. W 1569 roku. Super, rewelacja. Austrii i Węgry. No nie. Nie no, żartuję, nie wiem. Nie wiesz? To lepiej nie strzelaj. Polskę i... Białoruś. Okej, okay, ciekawa teoria. Czechy i Słowacja. Polskie i... Niemcy. Bo kiedyś się połączyliśmy z Niemcami? Które mogły tam być? W Unii Lubelskiej. Nie wiem, na przykład mogłaby być Ukraina i... Słowacja. Okay. Albo Słowenia. Ależ to był niesamowity odcinek, Adamie, mi się bardzo podobał, ale myślę, że tyle wiedzy nam już na dzisiaj wystarczy. Tyle wystarczy, ale nie wystarczy YouTube'a, dlatego was zapraszam na najnowszy odcinek Yahoo Produkcja. Tutaj macie najnowszy jego film. Subskrybujcie, oglądajcie oczywiście. My się widzimy co wtorek o 16:00. Cześć.